Jeżeli już szkoda stanie się, to w drodze porozumienia, umowy, możemy naszą odpowiedzialność za zgodą poszkodowanego oczywiście, jeżeli to zgodę uzyskamy, jakoś zmodyfikować, nazwijmy. Tak. Są szanse takie, że sąd mógłby miarkować to odszkodowanie, aczkolwiek wiemy też z doświadczenia naszego, że no, dzieje się to stosunkowo rzadko. Dzień dobry Państwu, witam, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji Państwa i moim gościem jest tu obecna w studiu koło mnie, radca prawny, pani Edyta Boguszewska-Czernikowa. Dzień dobry panie mecenasie, witam Państwa bardzo serdecznie. O czym dzisiaj będziemy z sobą rozmawiać? Mam nadzieję, że przy okazji Państwu przekazując pewne dozy wiadomości prawniczych o stanie prawa w Polsce. No tak, poprzednia audycja dotyczyła odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. W dzisiejszej audycji będziemy ten temat kontynuować. I dlatego tu macie Państwo taki dziwny przepis, że te odpowiedzialności na zasadzie ryzyka dotyczącej ryzyka osoby prowadzącej przedsiębiorstwo poruszane siłami przyrody i osoby posiadającej i użytkującej pojazd samochodowy. Czyli to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku dotyczącym odpowiedzialności z tytułu przyrody, ryzyka. Że tej odpowiedzialności nie możemy w żaden sposób umownie na przyszłość wyłączyć, wykluczyć. Zawsze ją będziemy ponosić. Natomiast jeżeli już szkoda stanie się, to w drodze porozumienia, umowy, możemy naszą odpowiedzialność za zgodą poszkodowanego oczywiście, jeżeli to zgodę uzyskamy, jakoś zmodyfikować, tak, tak. I zmienić. Czyli może być to korzystniej tutaj dla sprawcy, no ale co do zasady nie będzie to tak, że zupełnie niekorzystnie dla poszkodowanego. Tak, w każdym razie tej odpowiedzialności z tytułu ryzyka jej możemy się pozbyć wyłącznie w jeden sposób, ubezpieczając się. Tak, o tym też wspominaliśmy, że tutaj jak ubezpieczenia, że tak powiem, nabrały takiego nowego znaczenia w kontekście tych przepisów, które omawiamy. Tak. A teraz macie Państwo odpowiedzialność nieco inną i tak naprawdę w tym momencie już ryzyko no, jest takie bardzo szeroko pojęte. O co chodzi? Otóż najprostszy przykład, sobie idzie Jan Kowalski ulicą i ni stąd, ni zowąd widzi, że w domu, koło którego przechodzi, wybucha pożar. Kowalski jest młody, bohaterski, pełen sił, rusza na pomoc. I empatyczny, bardzo empatyczny. Zamiast stać i się gapić z otwartymi buzią i patrzeć, co z tego wyniknie i kto się spali, a kto nie, biega do tego domu, ratuje osoby zagrożone utratą zdrowia, a prawdopodobnie i życia, a jeszcze nawet to i owo z tego domu wynosi. Albo jakieś cenne obrazy na przykład. Tak. Ale, lub torebki firmy X. Ale przy okazji Jan Kowalski poniósł szkodę. Raz, że sam się lekko po jakimś tam stopniu poparzył, ale dwa, że elegancki garnitur za 2,5 tysiąca złotych powiedzmy, i koszulę za 800, które miał na sobie, nie licząc krawata i eleganckich butów za 1000 złotych, wszystko to uległo jakiemuś uszkodzeniu. I nadaje się tak naprawdę ewentualnie do pracy przy przenoszeniu. Czyli szybko licząc, to już mamy szkodę 5000 tak, złotych na konfekcję pana tak, Kowalskiego. Nie licząc jego utraty jego zdrowia i konieczności poniesienia jakichś tam pieniędzy na leczenie. No i co? No ale i na przykład jeśli mamy obrazy o wartości 50000 złotych, które pan Kowalski uratował, no to tutaj no, robimy takie swego rodzaju miarkowanie, czyli na pewno jakby to, co pan Kowalski uratował w tym momencie, no nie może przedstawiać tej wartości większej. Tak. Znaczy wartość, którą pan Kowalski uratował, to jeśli chodzi o wartość materialną, a jeżeli uratował czyjeś zdrowie lub życie, czyli wyniósł z pożaru dziecko na przykład. No to tu nie ma czego porównywać. To już wiadomo. Nie da się porównać czyjegoś życia ze szkodą w garniturze pana Kowalskiego, ale ewidentnie myśląc o odszkodowaniu nie na zasadzie ryzyka
właściciela owego mieszkania, w którym był pożar, a na zasadach słuszności, wobec Jana Kowalskiego musimy tak, najpierw zbadać, jaką stratę poniósł Jan Kowalski. Stratę... To powiedzmy, na razie liczymy 5 tysięcy złotych plus jakiś utracony zarobek, na tak. przykład... Jaką stratę, ale bez utraconego zysku, tak? Czyli rzeczywistą stratę w rozumieniu cywilistycznym. A teraz musimy tą jego stratę porównać z tym, co uratował. Tak? To najprościej z tymi obrazami o wartości 50 tysięcy złotych. Tak, dajmy na przykład, czyli co zostało uratowane, zmienia osoby, która była, której minie było ratowane. Jeżeli mamy sytuację taką, że jest rzeczą oczywistą, że minie uratowane jest w większej wartości niż minie utracone przez Kowalskiego. Czyli tak jak tutaj te versus obrazy. To w tym momencie jasne jest, że właściciel, powiedzmy, owych obrazów Kowalskiemu jest na zasadach słuszności. Słuszności, tak. Słuszności winien za poniesioną przez bohaterskiego Kowalskiego stratę. Nie, i empatycznego. I empatycznego, nie licząc zwykłego słowa dziękuję. Tak, czyli tutaj ta wartość tych jakby zniszczonych ubrań i utraconego tak. zarobku. Macie Państwo kolejne punkty mówiące o tym, jak ewentualny sąd, sędzia będzie liczył, nawet według jakich zasad będzie liczył, co się Kowalskiemu, bohaterskiemu i empatycznemu za jego czyn należy w związku z poniesioną przez niego szkodą. I pamiętajcie o tym, że to jest zasada, pamiętajcie Państwo, to jest zasada słuszności. Czyli jeżeli ktoś ratował, ktoś odniósł mniejszą szkodę, no to jest słuszne, żeby wziął i zapłacił, tak? No dobrze, to mamy tę zasadę słuszności, to mamy ten jeden przepis. Cóż, jedziemy dalej, tak? Zapobieganie szkodzie. Jest taki przepis, bardzo rzadko stosowany. Pamiętając o tym, że żeby go używać, no to musimy uzyskać orzeczenie sądowe tak naprawdę, w którym to sąd powie, Janie Kowalski, masz zapobiegać szkodę przez takie a takie działanie na przyszłość. Czyli to jest taki przepis zabezpieczający, czyli my jako prawnicy wnosimy o udzielenie zabezpieczenia. Prawda? Tylko no, w praktyce wiemy, że bardzo często, bardzo trudno jest skonstruować sam już taki wniosek o udzielenie tego zabezpieczenia w taki sposób, żeby on się różnił już od tego finalnego... Końcowego. Pozwu czy wniosku, tak? Bo to o to chodzi, że taki jakby to udzielenie zabezpieczenia, ono nie może zmierzać do udzielenia tej takiej całkowitej ochrony. Końcowej. Mhm. Ja się posłużę znowu jako człowiek pochodzący z Górnego Śląska przykładem górniczym. Otóż mamy spółdzielnię, powiedzmy dewelopera, który buduje osiedle mieszkaniowe na terenie, jak to na Śląsku, objętym szkodami górniczymi. I właśnie onże deweloper wystąpił w drodze tego przepisu zapobiegania przyszłej szkodzie do kopalni, której wyrobiska są pod spodem, aby zapobiegając przyszłym szkodom, wyłożyła pieniądze na ochronę budynków, które zostały właśnie świeżo wzniesione, gdyż jeżeli grunt się będzie zapadał, a wiadomo, że się będzie zapadał, może równo, a może nierówno, to te budynki trzeba odpowiednio wzmocnić w stosunku do rutynowego projektu. I to jest typowy przykład. Tylko trzeba pamiętać o tym, że proces trwa, zakładając, że się nie uda dogadać polubownie, postępowanie sądowe trwa długo, a czy uda się je skończyć przed powstaniem szkody? Mhm. Może tak, może nie. To znaczy, z naszego punktu widzenia pewnie warto by było, gdyby ten przepis był częściej stosowany w praktyce. No, mogłoby to właśnie zapobiec szkodzie. No, lepiej zawsze zapobiec czemuś, aniżeli mierzyć się z konsekwencjami, prawda? No właśnie, ale mamy to, co mamy. No dobrze, i tu macie Państwo przepis podobny do tamtego, którego omawialiśmy. Przepis z początku kodeksu cywilnego, z części ogólnej, czyli... Tu mamy po pierwsze dobro osobiste, tak? Czyli dobro powiązane bezpośrednio z jakimś konkretną osobą fizyczną albo konkretną prawną, osobą prawną. Może żądać zaniechania tego działania, chyba że jest, jeżeli jest to działanie, jest zgodne z prawem. Czyli macie przykład podobny do tego zapobiegania szkodzie, która może w przyszłości powstać. Tak? No i teraz
co z tego, jeżeli już to naruszenie nastąpiło. Przepisy są bardzo podobne, ale ten przepis nie dotyczy na pewno ochrony własności praw intelektualnych, najkrócej mówiąc, i dotyczy czegoś, co jest, co można określić, co prawnik nazwie dobrem osobistym, czyli jest zawężone. Tamten przepis poprzedni 439, ale pamiętam, jest przepisem bardziej ogólnym, ale równie trudnym do stosowania. W każdym razie macie Państwo w kodeksie cywilnym dwa przepisy podobnie, pozornie, bardzo podobne. Ale raczej wykluczujące się, ale można powiedzieć. Dla prawnika można je stosować jednak zupełnie w różnych sytuacjach. I w różnych sytuacjach też. Prawnych. No i nie aż tak często i są stosowane. Wiemy, że stosuje je dość rzadko. Dobrze. Miarkowanie odszkodowania. Jeżeli już mamy to szkodę na zasadach słuszności, bo najczęściej dotyczy to takiej zasady, możemy, ale tylko gdy chodzi o osoby fizyczne, tak? Czy Jan Kowalski uczynił szkodę w dobrym imieniu Stanisława Malinowskiego, dajmy na to, prawda? To mogą oby te osoby albo sąd na zasadach słuszności. Czy osoby to w ramach podniesionego zarzutu w trakcie procesu. Tak, no albo w drodze ugody, ale powiedzmy, że mamy proces, to sąd, kierując się zasadami słuszności, może uznać, że pomimo iż jeden, powiedzmy, Staszek Malinowski poniósł szkodę w wysokości X, to to udowodnił, to z uwagi na tą zasadę, prawda, zasadę współczucia społecznego, czyli zasady słuszności, ta szkoda będzie, wysokość odszkodowania będzie obniżona. No to tak jak podawaliśmy kiedyś przykład w innej audycji, sytuację taką, kiedy studentkę odwiedza właściciel mieszkania. Studentkę najemczyni. Tak, biedną studentkę, zamożny właściciel posiadający wiele mieszkań. I na przykład studentka posiada pieska i raptem haps, ten piesek gryzie przybyłego w tym momencie. No to jakby oczywiście właściciel będzie mógł się domagać naprawienia tej poniesionej od studentki szkody, tak? Ale w takim przypadku mogłaby ona podnieść właśnie to miarkowanie, czyli moja sytuacja materialna jest taka, a sytuacja właściciela jest no, zgoła inna, tak? Jest on zamożniejszy, więc jakby są szanse takie, że sąd mógłby miarkować to odszkodowanie, aczkolwiek wiemy też z doświadczenia naszego, że no, dzieje się to stosunkowo rzadko. Ja jeszcze ze swojego doświadczenia to mam często przykład podnoszenia właśnie tutaj tego przepisu jako takiej okoliczności wpływającej na wysokość odszkodowania. Przykład ubezpieczycieli, ponieważ na przykład w wypadkach z prawa pracy bardzo często ubezpieczyciel wskazuje, że to ta konkretna osoba, ona przyczyniła się swoim działaniem, zaniechaniem. Czyli pracownik. Pracownik, tak. Do spowodowania tej szkody. Czyli ktoś na przykład nie zastosował przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które no, obowiązany był zastosować, czy no, po prostu zwyczajnie, że tak powiem, zagapił się, czy przez swoją nieuwagę poniósł szkodę i żąda na przykład wysokiego odszkodowania, to wówczas ubezpieczyciele zwykle mówią hola, tutaj jednak ta osoba w zdecydowany sposób się do tej szkody przyczyniła. Tak. Szkoda jest, ale jesteś współsprawcą, a to, prawda? No to też mamy inny przykład miarkowania, choć nie będzie dotyczyło to tego dokładnego przepisu, czyli osób fizycznych. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to trudny przepis. Tak, ale to tak podałam, żeby wykazać, o co w tym chodzi. To jest po prostu łatwiej wytłumaczyć. W każdym razie przepis jest trudny do zastosowania w procesie i myślę, że bez bardzo dobrego prawnika jako pełnomocnika osoby poszkodowanej, a jeszcze lepszego prawnika po stronie tej osoby, która ma wypłacać odszkodowanie i wnosi o miarkowanie, ciężko będzie to miarkowanie uzyskać. W mojej ocenie dobrze, że ten przepis jest. Jakby oczywiście ja tutaj hołduję zasadzie takiej, że ktoś, kto zawinił i no jednak to odszkodowanie powinien wypłacić, tak, już jakby co do zasady, niezależnie od sytuacji, aczkolwiek fajnie, że jest ten przepis i jest to taka po prostu furtka też dla stron, dla sądu, no żeby w jakiś sposób to uregulować, mniej szkodliwy na rzecz sędzia widzi, ojej, przecież ta osoba poszkodowała,
sprawca szkody, no naprawdę nie ma z czego wypłacać odszkodowania, a jest winien. No i gdyby tego przepisu nie było, no to sędzia ma związane ręce i nic nie może. Znaczy, wydaje mi się, że to tutaj też jest no, to na takie poczucie sprawiedliwości, prawda? To tego przede wszystkim ten przepis dotyczy i w takich przypadkach on jest rzadko bardzo, bo to fakt, ale może stosowany. Być zastosowany. Tak. Kiedy tak obiektywnie wiemy, że w tych konkretnych okolicznościach, w tym konkretnym przypadku, no jednak byłoby niesprawiedliwe, gdyby ten sprawca tą szkodę jednak na przykład w tej pełnej wysokości domagane się przez drugą stronę musiał miał naprawić, tak. No jak Państwo widzicie, prawo czasami niby jest bezduszne, ale nie zawsze i nie do końca. I należy szukać zawsze takich możliwości zapisanych w prawie, aby stosować się do zasad no, powszechnie obowiązującej moralności albo sprawiedliwości społecznej. I tym odwołaniem do moralności społecznej wynikające z dekalogu. Kończymy dzisiejszą audycję. Puentą, że sprawiedliwość jednak jest. Bywa. Kończymy dzisiejszą audycję. Żegnamy Państwa. Do widzenia. Do widzenia.